Plac przed kościołem w Lusowie jest pusty i cichy, jesień w pełnej krasie, a przecież jeszcze nie tak dawno tętnił życiem wieloletnich imprez. Przypomnijmy zatem jedną z nich. Ot choćby dlatego, aby przerwać jesienną zadumę i powspominać lato. 27 sierpnia odbył się tu 18 przegląd zespołów folklorystycznych. Na przykościelnym placu zagrały, zaśpiewały i zatańczyły ludowe zespoły z Bośni i Hercegowiny, Francji, kraju Basków, Litwy, Turcji, Węgier i Włoch oraz grupy folklorystyczne z powiatu poznańskiego i Wielkopolski. Niesamowicie barwne zespoły z zagranicy porywały publiczność w podróż w miejsca niezwykłe i egzotyczne. Rodzime przypominały o pięknej naszej tradycji. Zakończenie przeglądu należało oczywiście do naszych słynnych lusowiaków. Zespół swoim występem żegnał swojego wieloletniego kierownika, panią Krystynę Sębę. Nas cieszy jednak informacja, że pani Krystyna, choć kończy pracę na kierowniczym stanowisku, to nie myśli o zakończeniu pracy scenicznej. Tak więc i jej, i wszystkim lusowiakom życzymy wielu sukcesów.